W tym meczu numer jeden ważnym graczem był Ron Artest. On ten wskaźnik plus minus miał najwyższy w Lakers, trafił 3 z 5 trójek, no ale nie ulega wątpliwości, tak jak mówiłeś, że to Bryant i Gasol są tymi największymi, najważniejszymi graczami w ataku. Widzieliśmy ich bardzo dobrą grę, ale wejdźmy trochę w skórę Celtics i pomyślmy, co oni mogą zrobić, albo którzy zawodnicy muszą zmienić swój sposób gry, żeby spróbować wyeliminować tych liderów, Gasola bądź Bryanta. To ja zacząłbym właśnie od tego Artesta, bo sobie pomyślałem, spojrzałem na te statystyki pomeczowe. Ron bodajże miał 3 na 5 trafionych rzutów za 3, przy 1 na 10 trafionych Bostonu, całego Bostonu. Jakby ktoś mi powiedział, że gdybym nie znał wyniku meczu, ale ktoś by mi powiedział, że Ron Artest ma lepsze statystyki rzutów za 3 niż cały Boston, to wiedziałbym, że po prostu Boston ten mecz przegrał. Więc wracając do twojego pytania. Boston musi się odblokować na dystansie. To przede wszystkim dla mnie. Znaczy dominacja Pau Gasola nad już naprawdę podstarzałym Garnetem jest... Raczej to się nie zmieni. To znaczy nie wierzę w to, że może się to zmienić. To, co może odmienić tą serię, to Ray Allen, który zacznie trafiać, który przestanie łapać głupie faule, który wykorzysta szansę, jaka mu się nadarza. Nie wspominaliśmy jeszcze o tym. Kobe Bryant kryje Rondo. To jest fantastyczna okazja dla Ray Allena. On musi po prostu to wykorzystywać w kolejnych meczach. Z drugiej strony ten Rondo kryty przez Bryanta trochę zmienił sposób gry w pierwszym meczu, bo w pierwszych momentach, w pierwszej kwarcie chyba trzykrotnie trafiał spod kosza, ale nie rozgrywał, nie forsował tempa, nie zmieniał rytmu gry. Czy uważacie, że ten Rondo znowu będzie takim katalizatorem, który jak będzie grał dobrze, to Celtics będzie wygrywał, a jak będzie grał słabo, to będą przegrywać? Czy może nawet dobra gra Rondo nie wystarczy na Lakers? Tak, myślę, że Rondo będzie kluczowym zawodnikiem dla tej serii. Tutaj chociażby właśnie wracając do tej takiej indolencji rzutowej za linii rzutów trzech punktów Bostonu, trafili jeden z 10 rzutów. Ostatni raz taki mecz przydarzył im się w tych playoffach w serii z Cleveland. Ten mecz wygrali, ale to był mecz, w którym właśnie Rajon Rondo miał tą kosmiczną triple-double, bodajże 29 punktów, 18 zbiórek, 13 asyst. Więc to pokazuje, jak ważnym jest zawodnikiem i jak ważne będzie to jego odblokowanie się, czy nie wiem, pomoc mu tak w uwolnianiu się odkrycia Kobe'ego Bryanta. No nie będzie łatwo, tak? Kobe jest świetnym obrońcą. Ale... Do ciebie, Tomek, mam jeszcze pytanie o Garneta, bo Piotrek powiedział o tym, że to już raczej jest zawodnik taki doświadczony, ale wiekowy. Który obraz Garneta jest prawdziwy? Ten serii z Cleveland, kiedy on gra bardzo równo, zdobywa regularnie po 20 punktów, i ten z Orlando, serii z Orlando, nawet kiedy może nie rzuca tyle punktów, zdobywa ważne kosze, czy ten z meczu numer 1, gdzie Pau Gasol nad nim dominuje, a Garnet zmęczony ewidentnie nie trafia nawet dobitek z metra? Czy uważasz, że Garnet się odbuduje, czy to jednak jest taki jego poziom w tym finale? Ja może tak trochę przewrotnie powiem, że myślę, że obydwa obrazy są prawdziwe. No, niestety Kevin Garnett jest na takim etapie swojej kariery, że on wciąż jest tym świetnym zawodnikiem, tą naprawdę gwiazdą pierwszej wielkości, no ale niestety przede wszystkim kontuzje, wiek, tak, zmęczenie powoduje, że nie można na niego liczyć. Tak? Faktycznie seria z Cleveland wyszła mu rewelacyjnie, ale teraz każde powtórzenie takich występów będzie mu przychodziło coraz ciężej. Ja wierzę, że on w tej serii zagra świetny mecz. W każdym razie musi, jeśli Boston ma się liczyć w końcowym tak, rozrachunku. Natomiast no, tak jak tutaj mówimy, tak, że Boston no, ma właśnie tak, ten problem, że ci liderzy, mimo że tworzą świetny kolektyw, no, nie można na nich polegać tak do końca. Nigdy nie wiadomo, co zawiedzie tym razem.